Dawaj Serafina! Lecimy z Serafinkiem, odległość 60 metrów. Oddaliliśmy się troszeczkę, bo poprzedni test to ledwo się w kadrze mieściły. A tutaj już mamy grubszy kaliber. Zobaczmy Serafinka w akcji. Tego podsuszonego, który przeleżał miesiąc. O! Dłużej się efekt utrzymuje. Widać, dłużej to taki kaczko padający. Nie znika tak szybko. Też taka delikatniutka, nie? Taka spokojna. Ale efekt jest prima sort. Ja widzę różnicę między tym, co strzelałem wtedy na świeżocha mokrą, a teraz. Nie mam słów. 10-15% mocniejsza. No i odpalaj Hektora. Serafin, jeśli chodzi o efekt, se magnifik, tylko taka delikatna jest. Dla mnie trochę taka zanudna, że za trochę mogła być szybsza. A Hektor za to... Podobny efekt, ale to nie jest ten sam. I dynamika lepsza. I dynamika inna. Bardzo gęsty, długo utrzymujący się, ale to nie jest ten sam efekt. Podobny jest. Więc są podobne efekty, ale to nie jest ten sam efekt. I tyle. Według mnie, no Hektor, lepsza dynamika jest, nie? No to tyle. Oceniajcie, piszcie w komentarzach, która według Was wypadła rewelacyjnie. Pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło i na razie w kolejnym odcinku Pojedynek Tytanów.